Siemanko, siemanko, witam na kanale Gramatyk, z tej strony Matek. Witam w drugim epizodzie Crime Boss Rocket City. Oczywiście zapraszam tutaj, przypominajka, zostaw suba, zostaw lajka. Kontynuujmy sobie naszą kampanię. To będzie dzień trzeci w takim razie. W ostatnim odcinku emocje sięgły po prostu zenitu i nawet nie zauważyłem, że żeśmy przelecieli drugi dzień. Sprawdźmy, co tym razem będzie nas czekało. O, Nasara tutaj mówi, że ich tutaj wszystkie przedmioty, które mają, po prostu się rozrastają, jeżeli chodzi o pieniążki i ich dobrobyt. Co my możemy sobie tym razem zrobić? Czy możemy sobie zatrudnić jakichś ludzi? Nie, nie możemy. Czy możemy przejąć? O, proszę bardzo. Możemy sobie przejąć. Bardzo dobrze. Teraz będziemy sobie zarabiać dziennie 5000. Więc przejęliśmy kolejne terytorium zostało przez nas przejęte. Czy to też nam się uda? Tutaj będzie 2700 dziennego, a tu jest 4000 dziennego, więc czy można by było? O, proszę bardzo. A też nam się udało zabrać. Elegancko, bardzo dobrze. Dzięki czemu tutaj będziemy mieli po prostu większe wpływy. Z tego co widzę. Tu mamy jakąś kradzież. Zaraz do tego sobie przejdziemy. Tutaj potrzebujemy kolejnych 10 żołnierzy. I tu też kolejnych 10, więc dzisiaj już więcej sobie tutaj nie przejmiemy terenu. Ale co tutaj możemy? Your respect has grown, czyli nasz szacunek troszeczkę urósł, jak widzimy. No dobra, spróbujmy sobie, może tutaj zróbmy kradzież. Najpierw trzeba obrabować sklep, rob the store. Potem expected value, czyli trzeba przynajmniej 15000 nakraść, a special objective to jest, żeby co najmniej 90% łupu. No dobra, zaplanujmy sobie misję. Zobaczmy, kogo możemy sobie tutaj zatrudnić. No, weźmiemy sobie Travisa Bakera, jako drugiego Smirka, ok. Trzecią osobą może być nasza Hellcat. No i kolejny, może weźmiemy sobie Wafla. Wafel tak wygląda dosyć niepospolicie. Z czapeczką niczym krasna, więc go sobie też weźmiemy. Wystartujmy sobie tą misję, zobaczmy jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że w ostatnim odcinku dobrze się bawiliście. I mam nadzieję, że w tym odcinku również będą nam towarzyszyło dużo emocji. Odkryjemy może coś nowego, zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądało. Oczywiście zapraszam was tutaj do komentowania filmu, dajcie mi znać w komentarzach jak wam się podoba, czy sami też gracie w tą grę, jeżeli nie, to dajcie znać, czy może byście chcieli sobie zagrać. Tymczasem spójrzmy sobie co tutaj nam pisze Nasara. Nasara mówi, żebyśmy się skupili na quality, czyli na jakości. No dobra, musimy sobie najpierw wyłączyć wszystkie kamery. Dobra, ostatnio jak żeśmy tutaj sobie weszli, to pamiętamy co się wydarzyło. O, tutaj mamy jedną kamerkę, możemy sobie wejść tędy na górę. Inaczej nas kamera zobaczy. Tutaj wchodzimy głównym wejściem. Wypadałoby... Zajrzyjmy sobie do sklepu. Tutaj nie ma żadnej kamery. Okej. Lepiej sobie zostawmy, nie będziemy się wkradać przy świadkach. Tutaj nas widzą. With everyone inside, collecting the jewelry will be easier and quicker.
Ze wszystkimi w środku byłoby łatwiej, no oczywiście, ale najpierw musimy się pozbyć... Musimy się pozbyć kamery. Took out the can. We're gonna make a killing. We're burning daylight. Get Dobra, the chyba, guns. Chyba żeśmy zawiadomili. Alarm. Więc no nie będzie już łatwo. Status. In fucking sight. Chyba wyłączenie kamery to już tutaj nic nam nie da. W takim razie od razu dajmy sobie spokój i okradajmy. Coś tu jeszcze jest do tego? Tu można jeszcze coś ukraść. O kurde, policja. Kradniemy co się da. Niestety narobiliśmy sporo hałasu. Kto tutaj nie ma? Nikt nie ma tutaj jeszcze niczego nie nakradł. Kurde. Weź, że go zabij. Kradniemy dalej. Tam ci chyba się. Dobra, mamy okazję, żeby ich troszeczkę tutaj. Że się wycofali. Więc możemy stąd uciekać jak najszybciej. Tam ktoś nadjeżdża, ale dobra. Wrzuciliśmy sobie naszą torbę. Jeszcze jedno. Travis Barker. Wrzucaj torby. Dobra, trochę żeśmy się tutaj natrudzili. Ale coś tam byśmy zrabowali. No nie powiem, że było to najlepsze rozwiązanie, gdyż no niestety, ale nie udało nam się tego zrobić po cichu. Jest tutaj taka możliwość, ale jak widzieliście, nie udało się. W tutorialu właśnie można było łatwo przejść. Ekstra loot, proszę bardzo, zaliczyliśmy. No ale optional objective, no niestety się nie udało optional objective'a zrobić. Ale ważne, żeśmy przeszli. Bakers gets a high quality weapon, czyli będzie miał dobrej jakości broń. The campaign begins with extra soldier. O, można sobie dostać 10 ekstra żołnierzy. I penny pinch, lower your cost of turf war. Czyli koszty wojny to będą po prostu minus 6%. Myślę, że lepiej było sobie wziąć 10 żołnierzy i po prostu zarabiać więcej. Dobra, kontynuujmy naszą przygodę. Co tu możemy robić dalej? Talk to touchdown. Trzeba by było porozmawiać z naszym kolegą touchdownem. Ale możemy sobie też zaatakować jeszcze terytorium albo jeszcze włamać się. Myślę, że włamanie to byłoby całkiem dobry pomysł. Można sporo zarobić. 3500 kosztuje nasza misja, a można zarobić nawet i 19 000. Elektroniczne rzeczy są do kradzieży. I special objective, finish with the boss on the team. Czyli mamy skończyć jako szef drużyny. Aha, czyli musimy to zakończyć jako Travis Barker. Tak podejrzewam. Okej, ten niech będzie naszym bossem. Jeszcze moglibyśmy tutaj sobie dokupić kogoś. Ten jest stówkę tańszy. Więc zatrudnijmy go. Myślę, że w trójkę moglibyśmy tutaj odpalić tą misję.
jest to tylko kradzież. Nie powinno być tu jakichś większych problemów, przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak tu będzie wyglądała sytuacja tymczasem. Oczywiście przypominajka, zostaw suba, zostaw lajka. Trzeba uważać na policję, jak widzicie. Wchodzimy na prywatną areę. No ale... jak ja mam tutaj ominąć policję, skoro... jest ich tutaj mnóstwo w środku. Jest ich tutaj od zarąbania. Jak ja bym mógł tutaj się wkraść do środka? Zajrzyjmy sobie tędy. No dobra, niby można tutaj było wejść, ale policji jest tam od zarąbania. Jest nas troje osób. Dobra, tego będzie trzeba załatwić. Everybody down or get dead. Na kolana. Stop moving or I'll tighten you up. Proszę bardzo, związany. Sprawdźmy, czy ktoś się tutaj jeszcze ukrywa gdzieś. Tutaj nikogo nie widzę. Okej. Sprawdźmy, gdzie tu jeszcze dalej możemy sobie przejść. Siedź cicho, kurde. Hold still, shit heel. Dobra, siedź sobie tutaj. Sprawdźmy, z tej strony policji nie ma, nie ma. Dobra, schowajmy broń. Podejrzewam, że najlepiej by było, jakbyśmy... Puszczli sobie od tyłu. Locate and steal the goods. No właśnie, musimy zlokalizować i ukraść to, co musimy. Tylko, że najpierw trzeba to znaleźć, kurde. No, spróbujmy sobie zajrzeć do środka. Z tego, co widzę, to chyba tutaj nie uda nam się ukraść bez targnięcia. Dobra, niech ten idzie za mną. I niech wszyscy tutaj do mnie przyjdą, jak najszybciej. Tak po prostu wchodzą, kurde? Nie boję się, że policja nas tutaj zgarnie. I raz, i dwa. Dobra, musimy się trochę chyba postrzelać z tymi policjantami. Gin. Dobra, ładujemy elektronikę. Nie ma na co czekać. Tutaj jest ich coraz więcej. Gincie. Szybko, bierzcie kurde co się da. Dobra, mamy już dwie torby. Najwyższa pora stąd uciekać. Get reloaded. Gdzie jest nasz... They are waiting for reinforcements. Push them, vehicle now. Nasz. No lepiej stąd spierdzielać się na szybciej.
one. Got two. I believe she is half full. Dobra, dawajcie torby i spadamy. That's full. Let's go get some more bags. Więcej już nie. Udało się nam zdobyć chyba więcej niż potrzebowaliśmy, na szczęście. No jednak otwarta wymiana ognia była tutaj nieunikniona. Trochę tam próbowałem się coś skradać, ale jak sami widzieliście, no niestety. Alarm się podniósł, jak tylko zobaczyli mnie. Chociaż ciekawa sprawa jest, że weszli nasi kumple i policja tam w ogóle nic nie zwróciła na tych NPC-ów, kurde. Powiedzmy, że na NPC, no. Ale no nie zwrócili na nich uwagi. Okej, ta misja udała się w 100%, więc jestem w sumie zadowolony z tego. Teraz co? Będzie trzeba pogadać z Touchdownem. Ale zanim to zrobimy, może zaatakujemy jakieś terytorium. Sprawdźmy, czy to by się udało. No niestety, ale nie mamy żadnych żołnierzy dostępnych. A tu potrzeba mieć co najmniej 10 żołnierzy. No dobra. Zakończmy ten dzień i pogadajmy sobie z Touchdownem. Proszę bardzo. Dzień czwarty naszej rozgrywki. Pogadajmy z nim. There we go. Finally, our fucking turf is bigger than the football field. Soon we'll own every fucking thing, including a real football field. I promise you that. For that, we're gonna need a stronger force. Nassar can send a ship to get more pirates every day. You just say the fucking word. I gotta make some fresh fucking plans, man. No dobra. Chłopaki tutaj wymienili zdania na temat ich wielkości posiadanych terenów. Stwierdzili, że niedługo to będzie wielkości piłki, tego boiska do piłki nożnej. Sprawdźmy sobie, jakie tutaj mamy misje. Strange ten army, the turf war can't be won with bats and squirt guns. Time to fit our troops with better equipment. No dobra, czyli musimy rozpocząć sobie tutaj misję zdobycia lepszej armii. Stwierdzili, że niestety broń, którą mamy, jest niewystarczająca, więc musimy zdobyć jakąś lepszą broń. The pirates' crews are ready to rumble. We gotta set them up with some better gear, though. What do you mean? We go through turf like better gear, czyli po prostu lepszy sprzęt. No. But heads up, the other games aren't gonna be sitting on the fucking bench. They're ready to knock heads. How about those fucking funds we need, man? Fine. Is getting the gear gonna be a problem? Nah, man, Rocket is a weapons paradise. But the price ain't no bargain. Unless... I happen to know a supplier who loves to bury his beak in some blow. I can cut a great deal if we feed his habit. Well, how strong a habit are we talking about exactly? Because, you know, I've heard you get more miles when you do your piles. You'll see. Okay, no dobra, take here? Over Rocky City. 5 na 30 działek już mamy pod kontrolą. Strange ten army. Czyli musimy tutaj uzbroić naszą armię. Musimy zebrać trochę pieniążków. 89 tysięcy mamy, a potrzebujemy 120. Gutter drugs to pay with instead. Aha, tutaj możemy wymienić narkotyki opcjonalnie, ewentualnie. No dobra, przejdźmy sobie tutaj, co nam Nassara daje opcjonalnie. We track the movement of an armored truck filled to brim with valuables. The ambush is prepared as soon as you want to call it. No dobra, jakaś ciężarówka jest namierzona z bronią. Zasadzka będzie przygotowana, jak tylko chcemy ją zawołać, więc nie mamy tutaj na co zwlekać. Więc zróbmy sobie tą zasadzkę. Shall
should the arm truck be set up? No to czy ta uzbrojona ciężarówka, napad na uzbrojoną ciężarówkę powinien być ustalony już? No to Cash uważam, że tak. Faster the better. In motion. We knock it hard and proceed to open it up. What's the cop's response time? Depends on the district. How much action is already there? Listen, we call that heat. Right. If the heat is high, this means many SWAT teams are near. So, in and out before they show up. Trzeba będzie uważać, gdyż może być gorąco, tak? Tutaj mówią, że SWAT team, czy grupa specjalna może być w to zamieszana. Attack on Khan. Możemy się zaatakować jeszcze jakiegoś Khana. Innego tutaj rekina biznesu z Rocky City. Grab him by the balls. No dobra, mamy tutaj kolejnych kilka spraw do załatwienia. Hit on Khan jest tutaj na naszym terenie, więc moglibyśmy to zrobić jako priorytet. Let's knock them on their asses. Kogo my tu mamy? Mamy tutaj tych naszych. Tu mamy jakiegoś ropis. Ten ma tutaj życia 225. Ta ma raptem 180. Travis Baker ma 210. Dobra. Weźmiemy sobie Travisa Bakera jako drugiego. Ten ma 180, 180, wszyscy chyba mają po 180, tak? Tu jest 4%, ten bierze 5%, 4, 4, ta bierze 3%, ale jest niby głupiutka. No, wolę zapłacić więcej, a mieć pewność, że ktoś mi dobrze załatwi tutaj sprawę. Tu jeszcze mam jakiegoś Slayera. On powinien mieć zmienioną broń. Bierze raptem 4%, ale życia ma 200. Ta ma 180. Ale te kobitki są takie same ogólnie, nie? Obczajcie to. Tylko się kolor, kurde, bluzy zmienia i spodni. No dobra, Buba. Sprawdźmy sobie Bubę. Ten bierze 4%. Ale trzeba za niego zapłacić, no, sporo, bo aż 21. Dobra, na razie nie będę wydawał zbytnio kasy. Biorę sobie tutaj naszego wafla. I może tego gościa. Dobra, odpalamy misję. Zobaczymy, jak tam nam się uda pokonać Khana. Opposing operatives must be eliminated. Seems like they have a relatively low presence in the area. It should be easy. Make your way inside, now. Oh, this'll piss off Khan for sure. Alright, 3, 2, 1. Oh, no dobra, musimy shit. Wejść do środka. Wchodzimy na strzeżoną jakąś tam areę. Można tworzyć drzwi, nie. Ewidentnie znacznik pokazuje, że musimy sobie iść tu na prost. Tworzyć się te drzwi da? Nie da się. No, trzeba będzie tutaj gościa postraszyć trochę. Down, motherfucker! No dobra. Niestety, ale udało się tylko i wyłącznie go przekonać do tego, żeby wyjął liverę. O kurde, what the fuck? Chyba wypierdzieliło nam. Za nami wywaliła nam butla z gazą. Trzeba się tu chyba nimi zająć już tak na poważnie, kurde. Tam ktoś był? Nie wiem. Widzimy tu kogoś, nie? Szkoda, że nie ma mapy, tak nie wiadomo za bardzo. Gdzie są wrogowie? Okej, tutaj już nikogo nie ma.
time to leave. We've got this taking fire. Things are gonna be fine. Musimy pokonać tych kurde gnoju. Your ears are ringing, you're doing it right. Gdzie co nieco też wygrabowania. Let's get another one going. Second back, Bill. Close the gate now. A to wszystko? Chyba wszystko. Możemy spierdzielać. Pretty good time, hey? W sumie dużo żeśmy się tutaj nie natrudzili. Ready to go. Think we should go back for more? Otwieraj drzwi. Rozrzucacie? Wow. Reached the limit. So prosperous. No dobra. Osiągnęliśmy limit kradzieży. Kilka sztabek wpadło do kieszeni. Uderzyliśmy na kanał. Jego siano poszło w kanał. Co by tutaj można zrobić? Hunch. This warehouse appears to be completely normal and blunty. No dobra, coś tutaj trzeba ukraść ewidentnie. Rob the warehouse, czyli okradamy magazyn. Okradamy z dragów, czyli narkotyki. Choć co najmniej jeden revive. No dobra, trzeba chociażby jedno wskrzeszenie. Fuck yeah! Działamy Travisem. Bierzemy sobie tu panią. No i panią Knight niech będzie. Odpalamy sobie misyjkę, zobaczymy jak tam nam pójdzie. Podejrzewam, że... No tak jak wcześniej czytaliśmy, że nie dość, że nas kosztują ci... Tutaj nasi wspólnicy, to dodatkowo oni nie mogą codziennie pracować, tak? Więc im mniej tych ludzi używamy... No im mniej ich tutaj wykorzystujemy do pracy, to tym więcej możemy tych napadów zrobić. Bo przecież samemu w pojedynkę nie będziemy wszystkiego robić, tak? Dobra, sprawdźmy sobie drzwi od tyłu. Tu żadnej kamery nie ma. O, proszę bardzo. Wyciągnijmy sobie gnata. Down or I'll put you down. Na ziemię. In fucking sight. Be easy and you'll be fine. Keep the kamery nigdzie? Find some loot to obtain. Nie ma. Open all boxes, but take only objects of quality. You want the easy way or fucking hard? Dobra, nikogo tam więcej nie widzę. Sprawdźmy. Zilch! Co tu mamy? Nic tutaj nie ma ciekawego. Tutaj w tych pudełkach coś jest. Jakieś liny, jakieś śmieci. Ciężko będzie tutaj znaleźć. Zilch! Tak, kurde. Tu jest jakieś naboje. Niczego tutaj nie widzę takiego póki co. Sprawdźmy tu. Gdzie są te kurde narkotyki? Same śmieci, nie? Trzeba wejść na górę. Na podłogę, szmaciarze. Stop moving or I'll tighten you up. Dobra, sprawdźmy sobie tutaj z tej strony. Po kolei. Bunch of horse shit. Bunch of horse shit. Kupa końskiego gówna, jak to mówią na dzikim zachodzie.
No i co? I tutaj dalej nic nie ma. Zilch! Dobra, tutaj wchodźcie. Listen up, I'll lead. Niech wpadają nasi towarzysze, niech oni też kurde szukają, bo samemu to ja tutaj się zapierdzielę. Jest. Mamy kurde nasze chipsy. No dawaj dziewczyno. Bierzcie się kurde do roboty. Dobra, chyba będę musiał za nią się to wziąć do roboty. A ta Hellcat, to co ona tu wyprawia? Ona jeszcze może zejść na dół i przeszukać tam... Tutaj. Hit the dirt now! Let's get that candy. Now you're fucking talking. With the alarm comes law enforcement. Get ready. Dobra, jeszcze nie udało im się włączyć alarmu. Wyłączmy tylko kamerkę. Dobra, tu niczego nie ma. Tutaj jeszcze sobie przejdziemy. Another little stash. Time to leave. Do not risk taking fire. Can make this happen. Bierzemy kurde tragi i spadamy. Udało się napakować z tym torby po brzegi. Officers inbound. Dobra, policja została powiadomiona, ale udało nam się na szczęście. Udało nam się zdobyć wszystko, co potrzebowaliśmy. Jakiegoś większego alarmu żeśmy nie wstrzeli, więc myślę, że misja jest na plus, tak? O, dopiero tam po czasie zaczęli strzelać, to teraz to już mogą sobie naskoczyć. Proszę bardzo, main objective complete, clean execution complete, optional objective complete. Elegancko, na 100%. Przeszliśmy tę misję. Kupa się nas zrobiona, boss level numer, na numerze 6. Możemy tylko być zadowoleni. Co tutaj mamy? Nasara. The campaign begins with extra soldiers. Starting soldiers 20 plus. Możemy sobie rozpocząć plus 20 żołnierzy. Tutaj plus 1 do przyjęcia. Nagroda, żeby jedno takie tam na mapie kawałek miasta jest do przyjęcia ekstra. I jeszcze Baker get a health boost 10%, czyli będzie miał 10% życia. Ja jednak obstawiam, że 20 żołnierzy to będzie jednak lepiej, gdyż no dzięki temu im więcej ludzi, to tym więcej będziemy mogli tutaj napadać. Sprawdźmy sobie, ile tutaj mamy żołnierzy. Żołnierzy możemy sobie, proszę, dwóch zatrudnić ekstra, więc od razu ich sobie zatrudnimy. Our army just got larger, two new soldiers just got hired. Nasz tutaj touchdown powiadamia nas, że dwóch nowych żołnierzy zostało zatrudnionych. Proszę bardzo, czy możemy sobie tutaj więcej terytorium zabrać, ale możemy też zrobić na przykład jakiś rabunek. I myślę, że takim rabunkiem moglibyśmy się tutaj zająć. Finish the mission within 5 minutes. Musimy tutaj special objective w 5 minut zakończyć całą misję. I zarobimy na tym 20 tysięcy. 3400 kosztuje nas planowanie misji. Let's knock them on their asses. Ale widzę, że tutaj już wszyscy na dzień dzisiejszy zostali zużyci. Więc przydałoby się tutaj może kogoś zakupić.
Najtańszy jest Slayer. Ja bym go sobie zakupił. I może Bubę. Podejrzewam, że dwóch na rabunek jest wystarczająco w drużynie. Odpalmy sobie tą misyjkę. Te rabunki jednak nie są jakieś takie super mega trudne, więc powinniśmy dać sobie radę. Plaza jest pusta, nie ma żadnych cywilów. No dobra, nie ma żadnych cywilów. Powinniśmy sobie poradzić, bo nie ma żadnych cywilów, więc powinno być łatwo z wejściem. Musimy tylko wyłączyć wszystkie kamerki. Tutaj jest główne wejście, no to tak nie bardzo głównym wejściem się wbijać. Sprawdźmy od tyłu, jak to wygląda sytuacja. O, tam jest jakaś kamera na górze. Co my tu mamy? Mamy nóż. O, nóż by się przydał. With everyone inside, collecting the jewelry will be easier and quicker. Rednecks and hoes and all y'all born motherfuckers. Listen, we are gonna rob you today. I cannot ascertain why, but the authorities are heading towards you. Appreciate the heads up. Buba. Immediately. Co ty robisz? Man, let's get on with this shit. We gotta go. Now secure the jewelry. Kurde, będzie ciężko. Be fast. Bag it on. Authorities en route to your location. Not cool. Cops coming. Yo, that's it. That's over. Dobra, musimy go tutaj uzdrowić. Zaraz nas będzie trzeba. Kurde, miało nie być cywili. Ktoś tu jeszcze jest na górze? Nie. Nawet jeżeli wyłączę teraz kamerę, to i tak chyba nic z tego nie będzie. Ale dobra. Jakieś gangusy tutaj do nas wpadły. Cover me! Reload! Ten gdzieś tam się zablokował. Tak to już jest z botami. Picked up and full. Dobra, mamy tutaj kasę, możemy sobie trochę kasy zebrać. Zamykamy drzwi. A dobra, tu możemy tutaj pokraść jakieś whisky. Dobra, mamy już po dwie torby. Trzeba uciekać stąd. Jeszcze alarm jest niewszczęty, więc póki co jeszcze policja nas nie będzie ścigać, no ale nie zrobiliśmy tego na tyle po cichu, na ile można było zrobić. Jeszcze tam Buba się gdzieś strzela. Co ty robisz? Dobra, dawaj Buba z tymi pieniędzmi tu. Szybko, wrzucaj kasę. Dobra, udało się. No niestety nie było tak łatwo z tym wyłączeniem tej kamery i żeby tutaj nic nam się nie wydarzyło. No ale niestety nie zawsze musi iść to zgodnie z planem, zresztą większość pewnie takich napadów nie idzie zgodnie z planem, tak jak człowiek sobie wcześniej by tego życzył. Main objective... Nie udało się. Rating 1 star, kurde no. Detail status. Zdobyliśmy 19 tysięcy. Team cuts. Fencing expenses. No niestety, nie zarobiliśmy zbytnio.
Performance 0 civilian kills. No niestety nie był to jakiś napad życia. Chyba można było to zrobić więcej ludzi. Po prostu ten Buba to mógł sobie zostać tam, a nie on od razu się tam kurde wychylał. Pierdzielony. Armored truck haste. No tutaj to powinniśmy mieć napad na tą ciężarówkę. Podejrzewam, że więcej ludzi przede wszystkim. Można sobie kogoś zatrudnić, nie możemy nikogo zatrudnić. No nic, co zrobić? Zakończmy sobie ten dzień. Okej, okay, tu jest wciąż rzeczy. Wciąż można coś zrobić, no ale ja bym chciał sobie wykonać tą misję, tylko że powiedzcie mi kim, tak? Pojedynczo? Wziąć tylko jedną osobę? Mogę ją sobie zatrudnić. I mogę nawet odświeżyć Travisa Bakera za 13 tysięcy. No i myślę, że go sobie odświeżymy, że trzeba mu będzie zapłacić, kurde. Okej. Okay. Harmony. Co nam tutaj za broń? A może rzucić cegłą? Mieć jeszcze jedną broń. Tutaj można ją jakoś tu widzę ulepszyć. I ona ma pompkę. Pompka ma duży damage, ale ma ciężkie celowanie. Tutaj jest dużo większe celowanie, ale słaby damage. Dobra. Zmieńmy jej na coś takiego. No i co? Ale coś się kurde tutaj nie... Zapłaciliśmy 13 tysięcy za co? Przepraszam. Ajajaj. Można odświeżyć znowu szkurę za 39 tysięcy, to w ogóle to się nie opłaca coś takiego robić. 39, wszyscy za 39 można się odświeżać. No dobra, możemy ewentualnie sobie zatrudnić kogoś nowego. Kolejny wafel. Jak widzicie, wafel tu jest taki sam i french fry też taki sam. No dobra, weźmy sobie, najwyżej zatrudnimy french fry'a. I slipsa za 14. Nie było najdrożej. Jak widzicie, slips do kogo jest podobny? Proszę, slips i buba to jest w ogóle ta sama postać, nie? Widzę, że tutaj gra jeszcze ma dużo do życzenia. Ale no cóż, dobra, ona dopiero wychodzi, dajmy jej szans na to, żeby zdobyła nasze serca. Nie mówię, że jest zła, tak? Nie mówię, że jest zła. Myślę, że jest całkiem w porządku. Ale jeszcze tutaj ma pole do podpisu. Watch for the authorities. Dobra, na Sara mówi, że musimy otworzyć vana i zapierdzielić. Cash grab. In and out. Kasiorę. The authorities are inbound. Ale jak zanim weźmiemy tą kasiorę? Making the cut now. Be at your ready. Stay there. Jak będziemy tu stali, przyspieszy. Obcinanie. Take more care in the future. The buzzsaw has overheated. O kurde, przegrzała nam się piła. Musimy tutaj uważać, żeby ona się aż tak za szybko nie kręciła. Co tu się, kurde, piłuje się, nie? Więcej policji jest w drodze. I haven't killed that many people in a row since the 80s. Set the bus on to a higher speed. Dobra, osłaniajcie mnie, dziadu. Kurde, tu z prawej nas biją.
No niech tu się kurde tam przecina szybciej. Skąd? Need to reload! Tu nadchodzą. Z lewej. The bus saw has completed its cutting. Dobra, udało się przyciąć drzwi. Doors open! Quickly, let's bag it all! Dawaj, kurde, bierzcie siano. Requesting cover fire! Aggressive approach is needed. Make them run. No, co, ja chcę przełączyć. No hostiles currently approaching. Back on task. Get this. Get in. Tu mamy sianko. Zbieraj te kurde srebrne kostki. Get in, get out, got it? Good. Dobra, ten też ma. Teraz następny musi się wziąć za zbieranie pieniążków. Widzę, że oni tak kurde nie bardzo chcą sami to robić. Trzeba będzie kurde za nich. Dobra, ty idziesz teraz tam, wchodzisz? Nie. Tu jest złoto. Dobra, jakiś specjalny wehikuł na wchodzie. Wehikuł specjalny, czyli po prostu SWAT. Dobra, wrzucę tę torbę tu. Kurde, gdzie oni tu strzelają? Skąd? Dobra, spadamy. Okej, w ostatnim filmie udało nam się spierdzieć, zanim nas nie zabili, nie? Coś tam żeśmy ukradli z tej ciężarówki, ale powiem wam, że taki trochę chaos tu się dzieje. Momentami nie wiadomo co robić, oni tam sami nie chcą okradać tej ciężarówki. Trzeba za nich to robić. Yeah, team. Fucking rocket. No nawet jeżeli ja już okradłem sobie tam dwie torby, zapakowałem sztabkami i kasą, to ktoś po mnie też powinien tam wejść. Dobra, mówię, że to była bułka z masłem. So all that money must be taken. Before it gets to the bank. Dzień czwarty. W dalszym ciągu jeszcze mam tutaj coś do zrobienia. Możemy atak na terytorium. Kolejny atak na terytorium. Atak na terytorium. Finders Keepers. Czyli jacyś tam utrzymujący znaleźcy. Cocaine for guns. Tu można zamienić niby kokainę za broń. Rejection, czyli jakaś odmowa. Co tutaj mamy? Steal from gangster, trzeba coś okraść jakichś gangsterów. Gang nieznajomy. Ale jakiś mamy precious metals, czyli mamy tutaj jakieś właśnie złoto, pewnie jakieś srebro do zdobycia. I special objective use at most two reviews, czyli dwa razy możemy kogoś tam uzdrawiać. Plan mission, zobaczmy. Kogo my tu mamy do użycia? Możemy tylko jednego warfa wziąć. Więc na dobrą sprawę jest tak trochę do dupy. Niepotrzebnie zużyliśmy wcześniej cztery osoby.
Będziemy chyba musieli sobie odpuścić tą misję tego dnia. W takim razie zakończymy już dzień czwarty dzisiaj. Zapraszam tutaj do subskrypcji i lajkowania. W następnym odcinku znowu zrobimy sobie ze dwa dni. Tym razem postaram się trochę więcej, gdyż jak widzicie, po czasie człowiek się uczy, że można na pewne misje zabierać mniej ludzi, na kolejne misje zabierać trochę więcej. Na przykład ta misja w magazynie, można było sobie spokojnie we dwójkę tam poradzić, nawet i w jedną osobę, gdyż tam nie było niczego wielkiego. A tak jak na przykład tutaj misja w odbiciu ciężarówki, no to w trzy osoby wystarczająco. Na przykład tam w magazynie można było w cztery osoby. Więc uczymy się pomału, zobaczymy jak to będzie w następnego dnia. Tymczasem trzymajcie się serdecznie, dajcie znać w komentarzach jak wam się gra podoba. Ja tymczasem uciekam i do zobaczenia do następnego odcinka. Hej, hej!